Dobra, to ja losuję samochód, ustawienia profilu. Aha, Crab Rave autko. Standardowo sobie zdejmę to dziadostwo z dachu. Dobra, kolejny mecz. Weme Michak 777 w teamie. W przeciwnej drużynie gracze co mają... A dobra, myślałem, że mają lagi, ale już im się to stabilizowało. Dobra, Weme Michak ciśniesz. Na pełnej, po piłę, atakuj. Ale nie w słupek. Nie tak pazernie. Jaki wylew? Nie no, zaczęło się potężnie. Cofnięcie się i najazd na słupek. O tak. Tego nam brakowało. To przez to 777 w niku. Widać, że fan bruza. Dobra. Nie wiem jak to napisać, ale dobra, Weme Michak sam napisał, że pojedzie do piłkę, także idealnie. My jedziemy sobie dalej na spokojnie. Uderzę mocno piłkę, żeby gości nie ogarnął. Okej. Dobra. O, taka prosta akcja. W sumie nic zaawansowanego tu nie było, ale przeciwnicy porobieni. No i co, 1-1. Udało się nadrobić. Taka jakby słaba koordynacja w drużynie przeciwnej. Ale na pewno podoba mi się to, że dzisiaj chyba każdy widz używa szybkiego czatu, żeby pisać na przykład, abym jechał do wznowienia i tak dalej. To jest na pewno bardzo przydatne. Tutaj pomogę obronić na wszelki wypadek. Michak niepotrzebnie tak na ścianę wjeżdża, mógł to zrobić dużo łatwiej. Bez wjeżdżania na ścianę mniejsza szansa na wywalenie się by była. I open, ale nie trafię. Przez przypadek kopnąłem przeciwnika. Michak, dobra, wyjeżdża sobie. I boomer, nie no, jakie potężne uderzenie. Aż napiszemy ładny strzał. Widać, że Fenkiem gra. Fenek grany i od razu boomer dany. 100 na godzinę przez boisko. Potęga. Okej. No. Ale fajnie. Idzie dobrze. Kopnę sobie obok przeciwnika. Tutaj nie strzeliłbym z tego kąta, więc zostawiłem. Michak gra bardzo defensywnie, co jest w sumie chyba spoko opcją. Jak gracie z randomami, to granie defensywne jest na pewno wskazane, bo mniej bramek przez to będziecie tracili i w momencie, kiedy oni będą kradli piłki, będziecie to tak jakby... cancelować. 2 i 4? Co jest po 2 i 4? Close one? 2? Co za obrona? Wiedziałem, że coś w tym stylu będzie. No i tutaj... taki strategiczny błąd. Zobaczmy, co tutaj poszło nie tak. No dobra, po prostu piłka była w takim niewygodnym miejscu dla osób. Oj. Dobra, dajesz. Michak ma lepszą pozycję, ale się zawahał. Zostawił mnie znowu piłę. Nie wiem, czy to jest ze względu na to, że wie, że gra ze mną, zostawia te piłki, czy zawsze tak robi, ale... miał lepszą pozycję do strzału. Wiadomo, na platynie nikt by na to nie patrzył za bardzo. Wy możecie być tym osobą, co zwraca uwagę na to, kto ma lepszą pozycję do uderzenia, ale... ale tak jest. Bang! Strzelamy, fokineczko, snajpinio. Elegancko. Okej. Okay. Szybko miało być? Nie no, czapla, ale ja się spodziewałem, co tam jest. Przeczytałem cię. Nie będziesz baitował streamera, nagrywkera. Cofnę się. Z tego nie będzie nic groźnego. Chyba, że zaraz będzie. Dobra, żartowałem, będzie coś groźnego. Kiedy ten GC się ma hogaty? Gram se na klawce. Od kiedy kamerka jest? Na streamkach od dawna. Dobra. Jedźwemy Michak na wznowienie. Jesteśmy pierwsi, to kopnę po prostu jak najmocniej do góry. I on się wyleje, a to już wiem. Dobra, jednak nic nie wiem. Ale Weme Michak ma spokojnie piłkę, do której powinien pojechać dokładnie. Idealnie. Okej. Okay. No i ja się będę cofał najzwyczajniej w świecie. Piłka nie trafiona. Oj, to była trochę panika gaming. O, doskonała panika gaming. Aż paliczek napisał na czacie po przerwie. Ale nic się nie stało. Poza tym, że przegrywamy? Dobra, leci tryhard klawiatura. Leci zaraz tryhardzik. Tutaj się dobrze nie wyjeżdżałem, żeby właśnie obronić tego typu uderzenie łatwo. Wywalę piłę. Czapla, czy ty liczysz, że przeczytam losowo napisane słowo? Dobra. Elegancko. Przyjmę sobie piłkę w ten sposób.
nie zdążył uderzyć, ładnie zblokował. Ale trzeba się na chwilę skupić mocniej, bo zaraz przegramy spotkanie. A tego nie chcemy. W MMA ładnie zagrał i teraz wyloty. Każdy wyskoczył do piłki. Jedna osoba trafiła i to... Nie będę jakości tego trafienia już komentował. Nie będę się znęcał, ale do takich piłek nie lećcie. No takich piłek nie lećcie. No to jest zbyt nieopłacalne. Nie ma potrzeby. No już w MMA hack, ciśniesz do niego. Idealnie. Ja sobie zbiorę przyspieszenie. Z tej ścianki nie wylecę, ale przyjmę piłę. Nie, no zaraz przegramy. Nie może tak być. Cofamy się na pełnej. Bang. Dobra. Szybki skręt do lewej. No już w MMA hack na pełnej. Dobrze, bardzo ładnie. Bumpowałbym ich teraz, ale nie mogę. Niestety, nie wychodzi. Wrzuteczka. Samobój, proszę. Nie, dobra, to czekam na wrzutkę do MMA hacka. Zapewne będzie takowa. Dobra, jest wrzutka. Wylew, podanie do MMA hacka. Ale drużynowa akcja. Nie no, teamplay z MMA hackiem. Jak widzicie, nie trzeba umieć strzelać, żeby zdobywać bramki. Masz mile na godzinę? Zaraz zerknę, jak mam mile na godzinę, to od razu pokażę, jak to zmienić, bo dużo osób się pyta o to. Dużo osób się w komentarzach pyta. Nie zniszczę przeciwnika, chociaż mógłbym, co by było dobre. Dobra, Michał ciśnie solową akcję. Zamiast tak prowadzić piłkę, jadąc centralnie za nią minimalnie, oła. To możecie ją sobie trochę odpuścić, bo takie prowadzenie piłki jest, no, bardzo słabe. A możecie ją sobie troszeczkę wywalić do przodu. I potem kopnąć mocno, to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Trudniejsze do obrony i w ogóle. Ale ładnie tutaj bronią się. Natomiast już myślałem, że błąd w zerowej sekundzie. Dobra, pojadę do wznowienia. Pojadę do wznowienia, żeby było bezpieczniej. Tutaj oni zostawią piłkę mi do uderzenia, także idealnie. Ja zrobię coś takiego. I tutaj się wyleją, patrzcie, skoczą obydwoje. Jeden skoczył tak, że nawet nie skakał. Ale jest skituwa. Wylewy na całości. Standardowo. O, o tym mówiłem, że takie cofanie się i kopanie piłki zamiast prowadzenie stricte przy aucie. I wimy, Michak? Klaczyk? Dobra, wylej się, typie. Ja po to nie skaczę. Czekam, aż on nie trafi. Trzeba wyczekiwać na błędy. Zdemowałbym go najchętniej, ale nie mogę. Ale to jest ograniczenie bolesne. Dajesz mi hack, to jest twoja piła. Musisz do tego jechać. Bo ty nie atakujesz... Nie no, i znowu na słupku wywalanie się. Już ci tutaj dam paradę, Michak, że grasz zbyt defensywnie. Jak jest ewidentnie twoja piła, twój teammate jest cofnięty, to ty dalej nie jedziesz do piłki, przez co oddajesz im całą inicjatywę w spotkaniu. Dobra. Kopnę tak po prostu, bo nic większego nie umiem zrobić mechanicznie. Michał znowu sobie czeka. Dobrze, że to nie jest in, bo byłby problem. Michał ładnie wybija, a że lat jest tam przeciwnik. Okej. Dobra, uderzę, może się wyleją. Już widzę, że się chyba wyleją. Albo nie. Michak, okej, obronił, ale nie miałem zaufania i też leciałem tak jakby na wszelki wypadek nie trafił w piłkę. O! Open? Jak to będzie dobrze rozwiązane? Dobra, taka wrzutka. Trochę potencjał zepsuty, ale nie jest źle dalej. Ale dogrywka, takiej długiej dogrywki jeszcze w tej serii nie było. Ja sobie podbiję piłkę tak po prostu. On z tego nic groźnego nie zrobi, dokładnie, może tylko nam oddać piłę. A ja mogę zostawić Michakowi i teraz uderzyć. Też grałem z bramkarzem, co jest zadziwiająco skuteczne na platynie. Okej, wywalę troszeczkę. Michak niech podjedzie. Będzie bardzo dobrze, okej. Ja sobie tutaj stałem zobaczyć, jak się piłka odbije. I potem dopiero zareagować, nie podjeżdżałem blisko, żeby nam nie przeleciała. Ła, dobra, jedź Michak. Okej, tutaj na szczęście boosta nie zabrał. To powinien zostawić. I tak też robi. To będzie wylew. Pytanie, czy ja to skończę. Dobra, nie skończę.
Ale zabieramy im przyspieszenie. A Michał strasznie defensywnie gra. Tak oddaje całą inicjatywę. Jak twój teammate jest z przodu, to możesz trochę bardziej podjechać generalnie. Okej. To znaczy też w zależności od sytuacji, żeby nie było, że ja potem mówiłem, że musicie wyjeżdżać jak jest wasz teammate z przodu. Ale są takie sytuacje, które wydają się być w miarę oczywiste. Okej. Może się wyleją w obronie? Dokładnie. Trzeba liczyć na to, że się tu każdy wywala co chwilę. Ile porażek w serii z widzowie? Jeszcze nie ma żadnej zamik. Na szczęście nie zmieniamy tutaj statusu, ale ten mecz był strasznie długi, strasznie ciężki. Nie fajnie się robi, że tak było spocenie chwilowo. No ale wbijam już platynę dwójkę, więc gituwa. Okej, tutaj od razu Pitu nam pisze, żebyśmy jechali do wznowienia, więc oczywiście słucham. Pitu ma golda trójkę i gra na konsoli, także ma troszeczkę niższą rangę od nas, ale nie powinno to stanowić większego problemu. Dobra, żyjemy. Zdążę sobie podjechać po przyspieszenie. Piłka jest w narożniku. Pitu do prawej mocno? O, podał nam. Może nie było to jakieś turbo podanie, ale dalej było to podanie, po którym zdobywamy bramkę, więc bardzo fajnie, że Pitu nam podał. Jest to bardzo dobra sprawa. No i co? Wygrywamy na start. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Okej. My jedziemy do wznowienia. A niesamowite, że to dziwne auto wylosowało. O, i nawet pisze, że po prawej jest Pitu. Nawet tam pisze swoją pozycję na wznowieniu. Także już w ogóle idealnie, że używa tak zaawansowanych quick chatów. Ja tutaj sobie strzelęgzuję piłkę. Okej, idealnie. Stream w tle jest ucherat? No to idealnie. Dobra. Ja po to nie lecę, bo mógłbym się łatwo wywalić, a można to też obronić bez problemu. I bang! Drugi z drużyny przeciwnej zrobił wielki błąd, że wyjechał tak daleko. I pierwszy mu w zasadzie zajechał piłkę. Ten drugi nie powinien być w tym miejscu w tym czasie, co się znajdował. Jakby siedział w bramce, to by to bez problemu obronił. Jak suche life to po prawej? Nie no, fatal. Bez takich. Sprawdzanie. Jeszcze mu komp buchnie przez oglądanie live'a. Dobra. Jest idealnie. Po lewej. Czyli na odwrót napisał, czyli słucha. Czyli albo czyta czat. Dobra, no to ładnie poleciał, niestety nie udało się. I wraca się, zobaczmy jak szybko. Dobra, niepotrzebnie tam skoczył, zostawił nas trochę samych. Ale nie ma problemu w tej sytuacji akurat. Oj, ale mocno ta piła się podbijała. I tutaj znowu, nie prowadźcie piłki zaraz przy aucie, tylko się trochę oddalcie, żeby móc kopnąć mocniej. To jest taka fajna rada, co pomoże wam wykorzystywać więcej sytuacji, bo zauważyłem, że dużo ludzi tak po prostu jedzie z piłką przy aucie, gdzie nie może nic fajnego zrobić. Aj. Dobra, nieudane. Ładny blok Pitu. Nie no, spoko gra Pitu na ten moment. Nie udaliśmy się zniszczyć. Tutaj teoretycznie lepiej jakby nam zostawił piłkę, ale może to wziąć bez problemu. Oj, bardzo dobre dośrodkowanie do nas. Ja oddam strzał, który powinien się zamienić w bramkę. Nie no, Pitu bardzo fajnie sobie gra. Okej. W ogóle dajcie znać, jeżeli ktoś to dalej ogląda. Co sądzicie o takiej formie odcinka? Czy przeszkadza wam to, że odcinek jest nagrywany na streamku, czy nie bardzo? No i od razu też zaproszę na tego Twitcha. Jak ktoś chce być podczas następnych nagrywek, czy tam po prostu na streamkach. Ja tutaj sobie podskoczę i od razu będę cofał, zbieram przyspieszenia. Ale ciężko na klawiaturze wycelować w nie, bo takie są ruchy mega mocne. To jest na pewno zaleta kontrolera, że można precyzyjniej skręcać. No na tej klawie to tak powiem wam, że ciężko czasami. No. Te kwadratowe ruchy można łatwo zobaczyć, że nie gram na kontrolerze teraz. To jest na pewno przynajmniej taka zaleta. Ja to sobie poczekam spokojnie, aż piłka do mnie podleci i ją wybije. On zrobił
podwójną głupotę, bo raz, że wleciał do pieki, do której nie musiał, to jeszcze zrobił to w złą stronę i kopnął pod bramkę swoją. Także to było tragiczne. Też musicie się wystrzegać takich zagrań. No i co, przeciwnicy się poddają. Myślę, że jeszcze dwa mecze będą na dzisiejszym odcinku. Dobra, przedostatnie spotkanie w odcinku raczej. Jest z nami Danio Jestem. Także bardzo dobry teammate. Ja sobie poczekam tutaj, bo... Oj, dobra, powinienem podjechać, bo przez to Danio był zdekoncentrowany. No nic złego się nie stało ostatecznie. A, kopnę. Ojej, Danio Jestem, proszę nam nie kraść piłek. No to już było ewidentnie nasze. Widzę, że mamy do czynienia z Ball Chaserem. I tracimy bramkę. Dobra, mniejsza. Tutaj już widzę, że przynajmniej po pierwszej akcji wydaje się, że strasznie ball chase'ujesz. Tutaj też powrót. Pojechałeś po busto zamiast się wrócić na bramkę. To też kolejna rzecz, nawet w takich sytuacjach. Jak się wracacie, to pojedźcie po prostu na długi słupek, na ten taki, tak jakby naokoło waszego teammate'a, bo będziecie w stanie obronić. Ojeju. Okej, okay. Jakoś to wyjmę. I mamy pustą bramkę. Przeciwnicy nie wiem co odwalili. Ale dobra, remisujemy. Także jest idealnie. Ale bałem się prawdę mówiąc, że Danio zaraz jakiegoś samobuja walnie, bo tak nadjeżdżał agresywnie na piłkę nam. Nie wiem czemu się obawiałem. Okej, okay. Pojadę do piłki, ale stres. No Danio jeszcze na stresiku sobie pyka. Zobaczymy co zrobi z taką piłą. Zostaliśmy zniszczeni przez druzgocąco szybkiego Nissana, ale nic to im nie dało. Okej, okay, ja sobie tutaj poczekam. Nie muszę na to lecieć, ten wylot też był taki bez sensu. On chce nas zniszczyć, więc tutaj trochę przytomność jest wymagane. No i co, czekam w bramie. Danio Jestem nadjeżdża. Nie wiem czy się muzyczka nie skończyła właśnie, to zaraz odpalę jeszcze raz jak padnie bramka. Dobra. Okej, okay. Oj, jesteśmy w tej samej pozycji, także niedobrze. Ale udało się z tego wyjść cało. Oj, Danio Jestem strasznie za mną jeździ. Generalnie nie jeździ za swoim teammate'em tak blisko. I teraz znowu pojechał po boosta. Tak, o, zamiast asekurować drużynowego. Strzelamy bramkę, ja szybko włączę muzykę. Dobra, muzyczka odpalona. To taka rada na szybko dodania, żeby bardziej zwracał uwagę na to, co się dzieje. Nie miałem boosta, ale to znaczy nie musiałeś jechać na boosta na środek boiska. Masz tutaj, zobacz, ile jest boostów małych. Jakbyś się pozbierał, to byś był cały czas na pozycji i byś zebrał całego boosta. Patrz, nie jadę po setę. 3, 4, nigdzie nie pojechałem, już mam 70. 90 boosta, nie pojechając po setę. No i byłem cały czas na pozycji, dlatego... To nawet nie wiecie, jak bardzo wam pomoże taki tip, że żebyście zbierali małe buściki zamiast dużych w takich sytuacjach. Okej, okay. Oni nie nadjeżdżają na piłkę, więc mamy sporo czasu. Dania znowu się rzuci na naszą piłkę. A to się musimy jakoś już przystosować. No tutaj troszeczkę jest skracana rotacja. Tak znowu była bardziej nasza piłka, ale to... Nie wiem. Nie no. Jeszcze myślałem, że jeszcze raz Danio pojedzie, bo tak się zabierał. Już z przyzwyczajenia odpuściłem, ale... W sensie, bo ty nawet na to nie zwracasz uwagi. Ale robiąc takie coś, robisz strasznie duży błąd, bo twój teammate nie może nic zrobić. No i ty tak jakby robisz bezsensowne rzeczy, co twój teammate mógłby zrobić lepiej, więc... Po prostu to jest taka mała zmiana po prostu mentalności grania, dzięki której pewnie awansujesz sporo. Oj, ten, zobaczcie, znowu sobie powie, że nie miał boosta i pojechał po tego na środku boiska, zostawiając opena. Nie wiem, jak gracie na tych rankach, to nie zwracacie na to uwagę, ale zobaczcie. Była pusta bramka, on pojechał po boosta. No, niesamowite. Takie, tak to bywa właśnie, ale to... W trakcie grania nikt na to nie zwraca uwagi, jeżeli ma platynę i poniżej. I nie wie potem, dlaczego mu nie idzie, dlaczego przeciwnicy są tacy mocni, a teammate'i to silverzy. Bo robiąc takie rzeczy właśnie, tak potem się wszystko wydaje. Dobra, tutaj bez problemu dobijemy. Nie było to zbyt problematyczne. Co tutaj się mogło wydarzyć? No, ciężka piłka tak jak naprawdę do obrony. Dlatego możecie tak strzelać. Idealnie. Dobra, ja sobie pojadę do wznowienia.
Dania jestem, powinien to wywalić. Dobra, bardzo ładne wywalenie. Widzę, że w piłkę bardzo ładnie trafia Danio. Natomiast ten jeden aspekt, który u niego kuleje, dzięki któremu myślę, że jak zmieni mentalność, to szybko awansuje rangą, to właśnie rotacja. Żeby nie kraść piłki swoim drużynowym. Okej, okay. Ja to dośrodkuję. No może... O, jest Danio, dobra, nadjechał, czyli idealnie. Napiszmy ładny strzał. Właśnie zastanawiałem się, czy Danio podjedzie do dośrodkowania, czy się nie będzie spodziewał, ale podjechał. I przeciwnicy opuszczają spotkanie, więc jest super. No i dobra, ostatni meczek na dzisiaj. Tak sobie myślę, że ten odcinek nie będzie rozbity na dwa różne, bo chyba będzie giga długi. No, no to zobaczycie, jeżeli... No, jeżeli ten odcinek się zaczyna bez przywitania, to znaczy, że jest rozbity na dwa różne. A to się jeszcze ogarnie. I strzelamy pierwszą bramkę. No, w teamie false, zobaczymy jak będzie szło. Na razie zdobywamy bramkę. Tutaj też zwycięzca false to zwycięzca turnieju na platynie, więc fajnie. O, Ekognom jest na czacie, stary moderator, czy tam administrator nawet swego, czy tam technik z Discorda. I też moderator czatu. No, akurat sobie wbiłem na streamka, to kończymy. Ale gitowa. Dobra, ładne demo, fajnie, że... W sumie... chyba nie było... Nikt nikogo nie niszczył z mojej drużyny dzisiaj na live'ie, jak gramy z widzami. Tutaj Faust zrobi ładne zniszczenie, dzięki czemu było dużo miejsca na boisku, no i strzelamy łatwo bramkę. W ogóle teraz patrzę, że mam wybuch chyba za Silvera, a nie, to jest chyba platynowy, tylko po prostu tak bardzo podobnie wygląda. Ale okej. Mhm. Wracamy się. On to obronił. Chciał zestilować bramkę. Ja uderzę. On jedzie po przyspieszenie. I nas zniszczyli, także chyba zaczyna się era niszczeń. Gdzie jest Faust? Chyba też był zniszczony. Po tym zwinioskując, gdzie się znajdował. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, my mamy piłkę, sobie zdriftujemy i kopnę mocno nad nim. Drugi nie jedzie do piły. Jakbym to lepiej uderzył, to byłby gol, ale widzicie, jak duże zagrożenie z tego tylko, że uderzyłem piłę. I znowu mamy... O! Fajne demo. Fajne są te bumpy. Bardzo fajnie Faust bumpuje przeciwników. Jaka ranga jedzie? Jesteśmy na platynie 2 teraz. Dobra. Mamy aktualnie platynę 2. Ja zrobiłem wrzuty do przeciwników, także trochę pepega. Ale na szczęście się udało z tego wyjść. Nie róbcie takich wrzutów, jak ja robię. Sobie wezmę piłkę do boosta. A w ogóle napiszcie w komentarzu, jakbyście widzieli mój gameplay, żebyście pisali, jakim cudem on ma platynę na przykład. Bo ja nie czuję się, żebym grał lepiej niż na przykład Sylo, któremu pisali na odcinkach z platyny, jakim cudem on ma platynę. A ja nic tutaj nie robię, zobaczcie. Zero skillowych zagrań. Więc jakbym był jakimś randomem, to pewnie też by mi pisali, jak mogę mieć platynę, skoro nie latam i tak dalej. No. Ile przegrałeś? Jeszcze zero przegranych jest tu nie. Dobra. Okej. Na pełnej. Dobra, 50. Lecimy do piłki. Znowu dośrodkuję. Jeszcze tak lekko. O, Faust się trochę wycofał. I wylot w powietrze. To jest to, co mówiłem, że tutaj ludzie lubią robić niepotrzebne, ryzykowne wyloty. Które w zasadzie nawet nie są tak jakby lataniem. O, i taki wylew w obronie. Strasznie dużo tutaj każdy panikuje. Ale zobaczcie, bo to nie jest to, bo ta piłka leciała tak wolno, że on mógł po prostu sobie podjechać do defensywy i to wybić, a on chciał zrobić jakiegoś szalonego backflipa i coś takiego. Dobra, nic tu nie robię? Nie no, robisz. To bardzo dobre bumpy przede wszystkim. Miejsce na boisku. No, i przydaje się to. No, Faust mimo tego, że tutaj pisze niby, że nic nie robi, to te takie bumpy robią bardzo dobrą robotę. O, i znowu chyba kogoś zniszczył, dokładnie. No, ja tracę bramkę solowo, bo źle wybiłem. Ale no cóż, zdarza się. Czekajcie, jak się pisze mój błąd. O, przepraszam, dobra, to też napiszę przepraszam. Co to za konto? To jest konto z drogi do Grand Championa, Avocado. Z YouTube'a. Polecam serijkę. Okej. Okay. Ja sobie tutaj poczekam. Dobra, zostawmy tą piłkę, bo... Dobrze, że zostawiłem, bo Faust też poleciał. Tak to by padła bramka.
A w ten sposób mieliśmy bardzo łatwą interwencję. Okej, udało się to jakoś zablokować, ale chwilowo był stresik. Faos, niepotrzebnie w ogóle odlatujesz z tej ścianki, bo nawet trafiając w piłkę, byś był poza grą. Zobacz, gdzie ty wylądowałeś. W takich sytuacjach możecie po prostu sobie przejechać obok ścianki i kopnąć piłkę. Jeżeli piłka jest odlepiona, to się zatrzymajcie na tej wysokości i zjedźcie ze ścianki razem z piłką. To będzie najlepsze zagranie. To będzie najlepsze zagranie w tym momencie. Taki wylot nie ma żadnego sensu, bo nawet tutaj Faust akurat nie trafił w piłkę, ale nawet jakby trafił, to i tak to by było słabe rozegranie. Bo on by był całkowicie poza grą. O, ładne przyjęcie piły. O, i ładne dryblnięcie, ale to jest to, co też mówiłem. O, dzięki FM za bicika. No, ale to jest też to, o czym właśnie mówiłem. Czyli nie jechał centralnie kontrolując piłkę non-stop, tylko tak sobie jakby robił tylko takie kopnięcia. Kopnął piłkę, podjechał do niej, kopnął jeszcze raz, co jest zdecydowanie lepszym wyjściem. No i co, strzelił bramkę, więc chyba to wystarczy. Okej, no i co ja tu mogę powiedzieć? Odcinek dzisiejszy się chyba zakończył. Nawet nie wiem, czy nie dwa odcinki, tak jak mówię, nie wiem, czy to podzielę. Ale w ogóle oczy świecące są te koła. To są koła z turnieju, ale ciekawie wyglądają na oczy, że tak się promienią. Na koniec jeszcze pokażę swoje statystyki. Tak to się prezentuje, już jest powyżej 50% wygranych. Granych także elegancko. Ranga Platynum 2 Dywizja 3. Co, ja już będę kończył, zachęcam do zostawienia subskrypcji, badania na streamy na Twitcha i bez przedłużania, elo elo.